Jeśli chodzi o bogactwo barw, niewiele roślin może dorównać bratkom. Będzie ich już wkrótce w stolicy 100 tysięcy. To tylko część z kwiatów, które ozdobią miasto na wiosnę. Część z nich znajdzie się już wkrótce w Parku Praskim, posadzone w kształcie wielkanocnych pisanek. Kolejne ponad 120 tysięcy kwiatów to stokrotki, te biało-czerwone rosną już przy rondzie de Gaulle'a i tulipany, których cebulę posadzono na jesieni. Wkrótce się rozwiną, jest coraz bardziej wiosennie i kolorowo. W zespole szkół nr 21 przy ulicy Saskiej po raz piąty odbył się niezwykły turniej. Młodzież z 15 szkół zawodowych prezentowała zawody, w których się kształci. Widzami byli gimnazjaliści, a popołudniami ich rodzice. Dzięki efektownym, ale z życia wziętym prezentacjom można było się przekonać, czym w przyszłości zajmować się będą absolwenci takich szkół. A przy tym najciekawsze, najlepsze wybrane przez gimnazjalistów prezentacje miały zostać nagrodzone. W pałacu pod blachą zgromadzono największą w Europie kolekcję kobierców wschodnich Teresy Sahakian. Wspólnie z Wyższą Szkołą Artystyczną przygotowano wystawę Żywe kobierce. Studenci szkoły postanowili ożywić przestrzeń muzealną, uatrakcyjnić odbiór sztuki kobierniczej. Młodzi twórcy odtworzyli wzory kobierców, szyjąc kostiumy, budując scenografię, czy też przenosząc oryginalne wzory bezpośrednio na ciało. Żywe kobierce można oglądać do 4 maja. Dwaj ludzie z plakatem. Tak w galerii plenerowej warszawskich Łazienek powstawała ekspozycja plakatów słynnego na całym świecie artysty Henryka Tomaszewskiego. Spacer z Henrykiem Tomaszewskim, bo taką nazwę nosi wystawa, można już odbyć. Dzieła współtwórcy słynnej polskiej szkoły plakatu, tej niezwykłej sztuki, między innymi przeznaczonej właśnie do oglądania na ulicy, świetnie się prezentują w Alejach Ujazdowskich. Warto iść na ten spacer. Zawodników urodzonych 7 lat temu i młodszych przybyło około 60. Zapowiadała się poważna rywalizacja. Na trybunach niesłaby był doping. Aż wystartowali. Dwie konkurencje z przyborem na grzbiecie i z przyborem na brzuchu. Rodzice mogli wspierać w każdej chwili. Nie było łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie. Po raz kolejny na ursynowskim basenie odbyły się zawody Foki na start. Dyplomy czekały na wszystkich, puchary na zwycięzców. Wśród dziewczynek w obu konkurencjach zwyciężyła Wiktoria Bortlisz. Wśród chłopców Aleksander Obłuski. Gratulujemy! www.um.warszawa.pl